Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W Lidlu do kupienia jest szczotka parowa SilverCrest, która umożliwia nam szybkie i proste wygładzanie ubrań. Pionowa para do naparowywania wiszących tkanin, np. na wieszaku lub pręcie. Zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml. Szczególnie długi kabel do większej swobody ruchów, 190 cm. Jest specjalna lampka wskazująca fazy nagrzewania i moc z 1370 do 1630 W. Tak więc urządzenie mocne, szybkie i efektywne. 3 lata gwarancji i myślę, że warto będzie przetestować to urządzenie. Jest też specjalna szczotka nakładana. Możemy tą szczotkę parową używać z tą szczotką lub bez tej szczotki. Tak więc do wyboru, do koloru. Jak używać to urządzenie? Banalnie prosto. Wieszamy na przykład koszulę. Jedną ręką trzymamy dół koszuli i leciutko ciągniemy w dół, a parownicą przesuwamy w górę i w dół. Mamy tutaj specjalny przycisk, który możemy wciskać i puszczać, ale także możemy wcisnąć i pociągnąć w dół ten szary element, dzięki czemu zablokujemy i para będzie wydobywać się dyszami non-stop. Zaraz. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Mamy tutaj nową sztukę, prosto ze sklepu. Przetestujemy sobie to urządzenie, a najpierw zróbmy sobie rozpakowanie, co znajduje się w środku. Szczotka, którą nakładamy. Instrukcja obsługi, z którą zapoznajemy się na samym początku. Jest także w języku polskim. Tutaj mamy schemat. Przechodzimy do języka polskiego. O, tutaj jest. Mamy wszystkie informacje potrzebne do użytkowania tego sprzętu. Ostrzeżenia. Co należy zrobić przed pierwszym użyciem? W jaki sposób napełnić zbiornik na wodę? W jaki sposób włączyć ciągłe wygładzanie parą, czyli właśnie ten przycisk, który mówiłem, przeciągamy w dół. W jaki sposób czyścić i konserwować urządzenie? Wszystko jest dokładnie tutaj opisane. A tutaj znajduje się nasza szczotka parowa, nasza parownica. Tak to się prezentuje. Sporo osób zastanawia się nad zakupem tego sprzętu, tak więc przetestujemy to urządzenie. Wyjmijmy folii. Tak to wygląda. Instrukcji już nie potrzebujemy. Szczotkę sobie założymy. Tutaj mamy specjalny taki klik, więc gdy założymy tą szczotkę, musimy usłyszeć charakterystyczny klik. O, jest i od dołu też. O, i teraz mamy szczotkę założoną. W ten sposób szczególnie przydaje się to do różnych tkanin, na przykład flauszowych, gdzie mamy jakieś ciciki w cudzysłowie, różne nitki. To ta szczotka pozwala się ich pozbyć. Od góry tutaj mamy lampkę informującą o stanie pracy, stanie nagrzewania. Tutaj mamy przycisk. Jeżeli chcemy, możemy wcisnąć przycisk i pociągnąć w dół, przesunąć ten element plastikowy, tą blokadę. I w tym momencie mamy cały czas wciśnięty ten przycisk. Może to być bardzo wygodne rozwiązanie. Tutaj mamy pojemnik na wodę. Ten cały element. Żeby go wyciągnąć, wystarczy z jednej i z drugiej strony nacisnąć ten przycisk i będziemy mogli nasz pojemnik wysunąć w ten sposób. Następnie udać się na przykład pod kran i zalać tutaj wodę. Zobaczcie. Tutaj odblokowujemy. Tutaj jest uszczelka silikonowa czy też gumowa. Tutaj wlewamy wodę.
wlejemy sobie teraz wodę do pozycji tutaj max, do tego poziomu, więcej nie wlewamy. Troszkę. Dociskamy. Klik. I gotowe. Mamy troszeczkę poniżej max, więc możemy teraz założyć z powrotem zbiornik. Czyli wsuwamy. I usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. Zobaczcie. Klik. Dobra, gotowe. Urządzenie jest już gotowe do podłączenia. Podłączymy do gniazdka elektrycznego. Tutaj mamy listwę zasilającą. Przewód rzeczywiście jest długi, prawie 2 metry. Jest zabezpieczenie przed zaginaniem, tak więc nie musimy się obawiać, że jeżeli będziemy często używać to urządzenie, to nam się tutaj na przykład przewód uszkodzi. Zobaczcie. Dobre rozwiązanie, praktyczny sprzęt. I teraz włączymy listwę zasilającą, aby zobaczyć, jak to urządzenie będzie pracować. Tutaj już możemy zauważyć. Lampka mruga na niebiesko. I dopiero gdy będzie świecić ciągłym światłem, grzałka będzie umożliwiała wydajną pracę tego urządzenia, czyli trzeba chwilę poczekać. Ok, gotowe. Trwało to około 10 sekund, więc możemy spróbować wykonać takie testowe użycie, a zaraz weźmiemy jakąś tkaninę i przetestujemy to w praktyce. Więc przycisnę teraz przycisk tutaj w tym miejscu. Pierwsze użycie, czyli wodę sobie urządzenie pompuje ze zbiornika, dlatego takie dźwięki słyszeliśmy, ale już teraz będzie normalnie działać. O, widzicie? Już mamy parę. Uwaga, para jest oczywiście gorąca. Zobaczcie, może na tej powierzchni tego dzbanka, tutaj. Zobaczymy. Widzicie? Bardzo wydajne urządzenie. W porównaniu z wcześniejszą wersją, jaka kiedyś w Lidl była kupowana, to urządzenie jest wydajniejsze i po prostu lepsze. No dobra, czas przetestować to w praktyce. Przeprowadzimy teraz test na przykładowej koszuli, która ma tutaj, jak widzicie, nierówności. Spróbujemy delikatnie szczotką parową wygładzić powierzchnię tej koszuli. Tak więc uruchamiamy urządzenie, wciskamy przycisk i zaczynamy działać. Od dołu delikatnie ciągniemy materiał w dół, aby wygładzenie było efektywne. Lekko dociskamy szczotkę do ubrania, przesuwamy w górę, w dół. Efekt jest od razu widoczny. Elegancko. Zresztą sami zobaczcie. Przycisk zwolniony. Od razu widać efekt. Tutaj mamy wszystko równiutkie. Teraz wykonamy test na czymś innym. Teraz wykonamy test na takiej koszulce, bluzce, która nadaje się do prasowania. Mamy tutaj żelazko z dwoma kropkami.
możemy użytkować szczotki parowej, gdy mamy takie żelazko z jedną, z dwoma lub trzema kropkami. I tutaj mamy tkaninę, która nazywa się wiskoza. O, tak jak widzicie. Tak więc robimy test szczotki parowej na takim materiale, który jak widzicie jest bardzo nierówny. Materiał delikatnie od dołu ciągniemy, włączamy szczotkę parową i dociskamy lekko do tkaniny. I od razu wyprasowane, zresztą pewnie widzicie, od razu mamy równą powierzchnię tej koszulki. Od razu widać efekt, zobaczcie. Jeszcze raz z tej strony. Fajna sprawa do szybkiego wygładzenia ubrań. Koszul różnego rodzaju, bluzek. Sami zobaczcie. Super sprawa. Jeżeli chodzi o mnie, ocena jest bardzo pozytywna tego sprzętu. Dajcie znać, co myślicie na temat tej szczotki parowej SilverCrest z Lidla za około 80 zł. Fajny sprzęt. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!